Dziś zajmiemy się koloryzacją włosów męskich, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Koloryzacja męska to nie wymysł ostatnich kilku lat. W latach 80. i 90. obserwowaliśmy zainteresowanie mężczyzn zmianą swojego imidżu, szczególnie wśród gwiazd. Dziś jednak jest to bardzo powszechnie dostępne i nie budzi kontrowersji, w związku z czym trendy z wybiegów i tabloidów szybko trafiają do powszedniego użycia. Mnie inspiruje to, co najczęściej widzę na ulicach europejskich miast. I to postaram się dzisiaj Wam pokazać. Koloryzacja krótkich męskich włosów jest dosyć szybka i biorąc pod uwagę fakt częstego odświeżania poprzez strzyżenie, dość niezobowiązująca. Dziś zajmiemy się metamorfozą Konrada w dwóch odsłonach – rozjaśniania i tonowania. Zapraszam do obejrzenia filmu. Rozpocznę od globalnego rozjaśniania włosów. Naturalny poziom włosów Konrada wypada między 5 a 6, ale zależy mi na mocnym rozjaśnieniu, w związku z czym użyję dwóch różnych mieszanek. Na koronie włosy są nieco dłuższe i mogą się rozjaśniać trudniej. Zaczynam więc od nałożenia Progress Tolerance z aktywatorem 40 V, pomijając jednak nasadę. Unoszę włosy na grzebieniu i pozostawiam na nich dużą ilość produktu. Następnie przechodzę do aplikacji tych samych produktów z aktywatorem 20 V, pamiętając, że to rekomendowana i bezpieczna mieszanka na skórze głowy. Tu pomoże mi też ciepło od skóry, więc stopień rozjaśnienia powinien być wystarczający. Czas działania produktu to maksymalnie 40 minut, nie zapominam jednak o kontroli wzrokowej podczas całego procesu. Po upływie 40 minut dokładnie spłukuję rozjaśniacz i przystępuję do pielęgnacji. Użyję szamponu i odżywki Natural Tech Nourishing, które nawilżą i wzmocnią włosy i skórę głowy. Do tonowania postanowiliśmy użyć produktów View i nałożyć je na suche włosy, ponieważ zależy nam na maksymalnym depozycie pigmentu i trwałości koloru. Mieszanka to połączenie trzech odcieni. Jedna część 922, jedna część Steel oraz pół części 721 w połączeniu z aktywatorem 10 V. Czas działania mieszanki to 20 minut. Po tym czasie spłukuję produkt i raz jeszcze wykorzystuję produkty Nourishing do pielęgnacji. Pozostaje nam wysuszenie włosów i podkreślenie nowego koloru Konrada pastą Dry Wax z linii Morningside. Mam nadzieję, że podoba Wam się Konrad w nowej odsłonie. Dziękuję za spotkanie
i do zobaczenia w kolejnych filmach na Edu.